I wanna write one of those cheesy songs. Wanna tell you how I feel for you all. I might be not a type of guy that'll make you glow, but I promise you I'll give you all my love. And I might blame you for things you don't do, stop breaking things around. But don't let go, don't let go. You're the only one who can save my soul. And I might blame you. Jakie ciekawe zjawisko. Myślę, że wjeżdżamy w strefę deszczu. Wow. Teraz taka przerwa. Suchutko tu jest. U nas padało. A teraz zbliżam się do Sarasoty i myślę, że będzie ciekawie. Nie wiem, czy widzieliście na timelapsie, ale taka ostra błyskawica rozświetliła tutaj cały teren dookoła. Widoczność jest bardzo słaba. Wypadek był po drodze. Jak jest taka pogoda, czyli jest deszcz, to w szkole Oliwii nie zatrzymujemy się na parkingu i dzieci nie dochodzą do parkingu, do rodziców samochodów, tylko są otwierane bezpośrednio pod drzwiami. Taka jest polityka naszej szkoły, Oliwii szkoły, więc to jest dobre, bo oni tutaj dbają o te bezpieczeństwo dzieci. Słuchajcie, ja nie mogłam odebrać Oliwki, bo przeczytali Oliwia jako nazwisko. Tak? Wiesz? I szukali takiej osoby, nie mogli znaleźć. Ja tu czekałam cały czas, ale rozmawiałam z Tereską, więc ja spędziłam miło czas. A ja nie. A ty się naczekałaś. Chciałam wam pokazać piękne krzewy. Jakie mają piękne liście. Zobacz, Oliwka. Jakieś takie jak... Zobacz, jak języki, no. Zobacz, ale jakie ładne. Jeszcze teraz z tym deszczem to takie soczyste, piękne. No śliczne. Jak żyjesz? Dobrze, napisałam test. W historii dostałam piąteczkę. Także wszystko ładnie. Z matematyki nie mam. Ostatnie testy Oliwia miała. No. O to chodzi. Car ride pickup. Wtedy, kiedy jest deszcz, to muszę powiesić coś takiego tutaj. Bo normalnie to już nie muszę Oliwki tak odbierać. Do szóstej klasy się tak odbierało, że trzeba było podjeżdżać pod szkołę i dziecko wychodziło. A teraz tylko wtedy, kiedy jest deszcz. I zobaczcie, ona ma name napisane Oliwia. I oni myśleli, że to jest jej nazwisko i nie mogli cię znaleźć. Zrobiłam sobie tatuaż. What some... Co to jest? What some grapes. Aha. What some grapes. Mhm. Maple? Mabby. Jej name jest Mary, ale ona tak sobie napisała. A, czyli to jest jej imię. Mhm. I to dziewczyna ci napisała. Want some grapes. Czy chcesz jakieś winogrona? No, ale jest przesprawane źle i się wymawia grapes. Mhm. Want some grapes. Dla mnie smutna wiadomość, nie wiem jak dla was, że niestety nie zobaczymy się z tym youtuberem, którym miałam się zobaczyć, którym mieliśmy się zobaczyć w ogóle. Mieliśmy zrobić wywiad dla niego, siła wyższa, po prostu samochód im się popsuł, później plany się zmieniły, bo termin następny już nie był takim terminem, który im odpowiadał. Oni pochodzą z innego stanu i niestety nie. Także sorry, jak ktoś oczekiwał. Czasami tak jest w życiu, że los nam szykuje coś lepszego jeszcze. Może jakieś lepsze spotkanie. No to jest motto życiowe. Tak. Znaczy lepsze z nim spotkanie albo jeszcze w lepszych warunkach. Will you fall, fall, fall? Will you heal all my scars? Watch me bleed until I die. Bardzo ładnie zakończyłam rok. Nawet matematyki mi na nie poszedł test. Tego co nie umiałam. Tak? Tego ostatniego? Co tak męczyłaś się z Krzysztoferem i ze mną? Mhm. Z matematyki dostałam B, co znaczy, że to jest czwórka. Czwórka, 88%. Wow. Czyli 2% mi brakowało do piątki. Z historii nie dzisiaj dostałam 100%. W tej Ameryce. 100% z historii. Czyli same A masz. No nie, z matematyki dostałam B. Z angielskiego mam piątkę, co jest po prostu niemożliwe.
bo nawet moja koleżanka, która urodziła się tutaj, jest dobrą uczennicą, to dostała C pod koniec. No widzisz, ale może, pani inaczej to ocenia. Może pani ocenia to przez pryzmat starania się. Znaczy na pewno też. No. No jest, czy uczestniczę w tych... A, no właśnie, czy... Czy ja wiem, czy tak uczestniczę. Jesteś z siebie dumna. Ja jestem z siebie dumna bardzo. A ja ci powiem, że ja nawet nie jestem w stanie sobie to wyobrazić, czy to jest prawda. Że tak sobie dobrze radzisz. Jesteś w szoku. Jestem w szoku. Jestem w szoku naprawdę, bo nawet ja w największych snach nie marzyłam o czymś takim. Na przykład nie miałam takiego marzenia, Boże, żeby moja córka miała same piątki w Ameryce. Nie, no ty nawet nie myślisz o tym. Nie, ja nie myślę o tym. Ja wiesz, o czym myślę, najważniejsze dla mnie jest to, żebyś miała dobrze, żebyś się nie musiała męczyć. Ty masz pieśń. Dokładnie, skąd wiedziałaś? Dla mnie to jest najważniejsze, żebyś miała takie dobre, spokojne życie. O. Ale powiedz mi, czy te oceny, które masz, czy one są ze względu na to, że dokonałaś tak ciężkiej pracy, czy po prostu przyszło ci to łatwo? No na pewno nie miałam takiego czegoś, że miałam wylane na ocenę. Starałaś się? No starałam się. Zgubiłam coś. No to musiałam zrobić. A mogłabym sobie tak oleć, co nie? Ale mogłabyś oleć. Mogłabym oleć. No dobrze, to teraz pytanie mam do ciebie jeszcze takie. Dlaczego... No, sprawdziany, uczę się. Powiedz mi, dlaczego to robisz? Bo na przykład wiesz o tym, że dla mnie to... Bo chcę mieć dobrą ocenę pod koniec. Bo wiesz o tym, że dla mnie to nie ma takiego dużego znaczenia, tak? Dla mnie jest to ważne, żebyś ty w swoim rytmie działała, żebyś nie miała aż takiego... Ciebie nie obchodzą ocenę. No to prawda. No to prawda. Ja się przyznaję. Ale ja to robię dla siebie. A dlaczego to robisz dla siebie właśnie? Co sprawia ci to w czymś przyjemność? Chcę dostać do dobrego liceum i później chcę iść na dobre studia. Aha. I później chcę mieć dobrze w przyszłości. Ale super. Zobaczcie. To chyba najlepiej właśnie tak podchodzić jak ja. Bo wiecie, że jak ja bym tak cisnęła oliwkę, to by było odwrotnie. A wiem, że tutaj można. I tak jest. Super. Czy masz motywację zewnętrzną, o którą ja zawsze walczyłam? Żebyś miała. Żebyś miała dobrze. No. Ja ci takie przykłady też dawałam w życiu, no nie? Że... Nie. Hej! Nie, żartuję. Że zobacz, patrz. Ten rok. Mam nadzieję, że będę miała jakąś fajną klasę w końcu. Bo ten rok to był chyba taki zmulony strasznie. Oliwka miała słabą klasę. Nie, najcięższy to był ten pierwszy. Jeśli chodzi o powody względu nauki. Stresu. Ale no... A ten był taki przymulający, bo nie miałeś koleżanek fajnych. Ten był zmulony, no. Ale to też może jest do tego... Znaczy te dobre oceny może właśnie do tego, że nie miałam koleżanek w klasie. Bo nie gadałam. I się uczyłaś. Uczyłam. No tak. Chociaż nie, bo mam jedną klasę z koleżanką, mam piąteczkę. To ja ci powiem, że ja jestem podekscytowana, bo ja myślę, że jak tak z takim podejściem będziesz dalej szła przez życie, to naprawdę wiadomo, osiągniesz dużo. W sensie takim... Tylko, że najgorsze, że ja nie wiem co. Ale to się dowiesz w trakcie swojego życia. Będziesz wiedziała. Z moją mamą tutaj lubiłyśmy chodzić. Pozdrawiamy cię, mamo. Crazy thoughts. Hearts on fire. A jakie ty masz upatrzone buty? Thompson Elfani sieci. I wanna run out of town, but my body's cold. I wanna call you just so you can keep me warm. $80. To Oliwka będzie przymierzała ten kolor. Tak? A chyba wezmę czarne, bo są takie najbardziej praktyczne. Tak? No i pasuje na wszystkie. Inne są? Nie. Te czarne z jednej strony mi się podobają, bo są do wszystkiego pasują. Aha. Te różowe mi się bardziej podobają jako buty. I też takie chyba nie jest taka wygląda, nie? No piękne, te słuchajcie, jasne są śliczne, kosztują $110. A te czarne są na zniżce, ile kosztują? 70 czy 80? No mi się podobają osobiście te jasne, one są świetne na lato, są ekstra, na wakacje, zobacz, do ładnych spodenek, do kolorowych rzeczy, wiesz, no, fajne są.
Dobra. Dziewka wysłała zdjęcie butów i wszystkie koleżanki jej, zgadnijcie, na co głosowały. Bo to, co ja jej mówię, to oczywiście nie ma znaczenia tak wielkiego jak koleżanki. Mi na przykład osobiście się bardzo podobały te po prawej. A koleżankom? Koleżankom też. A teraz jesteśmy po buty na moje graduation. Tak. Nie wiem, mama, w czym ja pójdę. Proszę bardzo. Ew, no. Te przymierzałaś w TJ Maxie, przymierzałaś. Pamiętasz, babci się podobały któreś, jak przymierzałaś na szpileczkę. Tak będę chodziła. Tutaj mamy buciki Guessa. O, zobaczcie. Te fajne. $45. Bardzo ładne. Kurczę, gdybym wiedziała, to bym sobie tutaj przyjechała i kupiła. Co? Nie są brzydkie. No. Takie klasyczne. Oliwki pierwsze pantofelki, proszę Państwa, w wieku 14 lat. Musisz na basenie wyjść, nogi wystawić. Ja nie wiem, co ja mam. Za okno. Albo skarpetki takie opalają. Ale widzisz to? Widzę, no. I opalnicę. No bo na WF-ie ćwiczysz. Zobaczcie, jaki ładny wozik. Ja będę miała kiedyś taki. Na rozpoczęcie roku liceum. Teraz jesteśmy w Paksanie. Chcesz spodnie? No i pamiętacie, kiedyś Oliwia przymierzała podobne spodnie, jeszcze jak byłyśmy z babcią? W tej zdecydowanie lepiej. Lubisz? Nie. Znaczy mi się nie podobają, bo mi się kojarzą z dawnymi czasami, że to już niemodne jest. To już ci kiedyś mówiłam. A to są eski. No te trochę inaczej się tutaj układają. Nie usiądziesz? O Jezu, nie. To nie, to nie. Dużej różnicy nie masz. No i ostatnia. Ostatni zestaw pytań. No dobra, którą bierzesz i co bierzesz? Nie wiem, no ta troszkę jest fajna i jest modna. Zamknęłaś sobie? Ile kosztuje? Nie wiem. No to sprawdź. Idziemy. I wybieraj, co lubisz. I idziemy. 42. Zadowolona z zakupów? Tak. Zadowolona. To trzeba pani powiedzieć, że nie zatrzymujemy butów, bo zamówimy ze strony. To właśnie, bo na stronie jest taniej. Ile? O ile? Nie wiem, 30? No, 70 coś, a tutaj 110, także uważam, że się opłaca. Ale nie będę miała dzisiaj. No nie, dzisiaj nie. Trzeba poczekać. Zwyczajnie, tylko cierpliwie i posłusznie. Ale ciężko być cierpliwym. No, wiem. Ja też tak mam. Różnica $30, czyli masz bluzeczkę w sumie. No. Za to. Taką fajną. Za to, że poczekasz. Olivii, najlepsza czekolada na świecie. A ty chcesz truskawki? Oblewane czekoladą? No dobra. Will you fall, if I fall, will you heal all my scars, watch me bleed. Ale ładnie pachnie czekoladą. To może ja coś też sobie spróbuję. Nawet są napisane kalorie, 80 kalorii. Ja chyba sobie wezmę trufle. $30 zapłaciłyśmy za to. W ogóle to chyba się liczy za zapakowanie. Ale no po prostu show. Cała ta frajda. Rozpakowywanie. Pani nam pakowała pojedynczo. Wow.
wybrać najpierw. Wiesz co, chyba tą wybiorę, tą klasyczną taką kuchlę. A ja spróbuję. Ale słodkie. To już jest nasza tradycja. Taki kawałeczek też dobry. To dobre. To dobre. Ale to właśnie jest o to, że to jest Godiva. Ja wiem, ale z innej czekolady też by było dobre. Z dobrej. Milka. Niemiecka. Ale Milka... Przy tym ta Milka to jest nic. Jak ty możesz tak czekoladę wyrzucać? Jeszcze powinni dawać chusteczki. No i wodę. No dobra, idziemy do domu. Tak, to by było. Z zakupami. Słuchajcie, ja Oliwce mówię, to może kup takie buty, które będą pasowały na mnie. To wtedy ja sobie je będę ubierała. Jak ty nie nosisz, nie chodzisz w nich, no to po prostu ja później będę, ja je ubiorę, bo my mamy taki sam rozmiar. I zobaczcie. Źle się to skończyło. Oliwia ledwo chodzi. Jeszcze skarpety w kieszeni. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wymach. Raz, cztery, pięć, sześć, siedem.